Dzień dobry w kolejnym odcinku z Kolonii, hashtag 27. No, dzisiaj. Oj, sorry, przepraszam. No, dzisiaj Mateusz ze mną. Siema, siema. Czy tam NVR, jak to woli. Dobrze. No i dzisiaj jest akcja prowokacja? Nie no. Akcja jest taka, że tam jest prasowana słoma już. Mój pracownik prasuje. Pomocnik, o nie pracownik. Dobrze, a ja dzisiaj zacznę sobie trochę zarabiać kasy, bo trzeba kontrakciki zrobić. A w kolejnym odcinku kupujemy siewnik. Bo trzeba będzie już coś zacząć siać. I później jeszcze pozbieram kostki. No. Lag. Mógł być. No i to taki potężny, aż mi oświeł przed nią wyrwało. Dobrze. A jak tam case, daje radę? Daje, ale ryczy niemiłosiernie. No, my się zastanawialiśmy nad nowym ciągnikiem, ale to później. Dobra, wystarczy tyle. Dobra. Jakie to było pole? Bo zapomniałem. Pole numer 5. To tam. Dobra. Pojeździmy sobie asfaltem, żeby nie było błysaciny. Mógłbym się przez F12 tepnąć, ale no nie będę się tepał. Przejadę się. No to blisko jest to. No a co mówisz, Mateuszu? No to... Teraz jest... To są dwa zdania dla ciebie. Dwa zdania dla mnie. Nie mam żadnych zdań, bo nie chcę. Nie ma co gadać. No a ja mam o czym gadać. No to dwa zdania dla ciebie. Kostka A. Nawet dużo tych kostek. Raczej nie. Tutaj będzie tych kostek mało bardzo. Czy mało? No jedna kostka jako 5, nie? No. Gdyby to były te małe sprawy z tej małej trasy, to w ogóle. Ej. To by było tych kosteczek, tak? Koło 1000 nawet. No, pewnie tak, bo trochę mamy tej słomy. No dobra. Bo nie mówiliśmy o tym, nie? Nie. Że kupiliśmy dwa pola, dokupiłem. 65 i 66 kupiliśmy. Z tego względu, że... No. Już się połączyliśmy z tym dużym polem. Jeszcze dzięki temu... O, dobra. Dzięki temu zebraliśmy chyba 5 ton kukurydzy jeszcze. I tam parę ton pszenicy chyba z 10 było, tak? Czy ile? No ja nie wiem. No i mamy 44 świnie. Najgorzej to będzie to właśnie prasować. Najlepiej to było, jak się kosiło. Teraz prasować ciągle to tak trochę to zejdzie. Nie no, aż tak źle nie będzie. Aż tak źle to chyba nie będzie, co? Czy ja wiem? Może. Ojo! Ja kupuję kolejne pole, numer 18. A to... A co to za pole? Po co? No, bo trzeba będzie zasiać, zasadzić ziemniaki. Dla świn. A 18 wystarczy, bo to malutkie pole. Duże. 18. Gdzie jest 18? No nad naszym polem. Ja nie lepiej. Ja nie widzę ty. Nad naszym polem. No. No nie widzę. No nie widzę. No można i tak. O, ziemniaki mogę wykopać. Nie chcę mi się.
Dobra, przejadę się z tym nawozem. Ty, ciekawe, czy by się dało te ziemniaki wykopać i je dać dla swoich święty. Dałoby się. Ale po co? Zależy, ile tych ziemniaków tam by było. Nie wiem, ile by tam było nawet ich. Dobra, robię ostatni kontrakcik. Na razie i zwijam na co? Na zbieranie kostek. No, może 5 kostek tu jest, nawet nie. Ale już trochę przejechałem, mogę nie patrzeć. Dobra, 400 kilo jadę na pole. Wystarczy 400 kilo. Bo te pola nie są aż takie duże i nawozu nie spierdziela. No i dobra. I elegancko ten tego. Ale wiatr się zerwał. Bardzo duży. Dobrze. Ale to brzydko wygląda. Te kolorki takie. Nie. Ciekawe, kiedy trzeba będzie próby po tego powtórzyć grybowe. My ciekawi. No. A o, właśnie. I mogę pokazać, że tutaj zbadaliśmy od razu ten teren. Tutaj. 65-66. Ja wiedziałem przy zakupie, jakie będzie pole tutaj, jaka będzie ziemia. Tu wiem, że będzie ił, także to jest bardzo dobry znak. To jest całe pole bardzo dobre. A i może nawet się tam przyjadę 60 zbadać sobie tą pole, tamto pole. 18? No. Można, można. No to ile tam, dwie maksymalnie trzy próby, dwie próby i będzie chyba zrobione. A mam dwie próby gdzieś, bo te kółko nawet dłużej duże jest. Ale powiem ci, że nie jest tak źle. Szybko idzie to prasowane. No, 20 na godzinę. Mamy 21. No. Ups, przepraszam. Jak dobrze pójdzie, no to w odcinku powinno się uwinąć. No, mamy dopiero 8 minut. Dobra, kontrakt na pracę został skończony. O, osadzenie ziemniaków jest na 23, ale nie biorę. No, że po odcinku, jak nie będę miał co robić. Dobra, jak tutaj to stoi z prasowaniem? A, to długo już mam sprawy sprasowane, to dobrze. Tutaj dwa przejazdy widzę. O, i tutaj 66. Już jest połączony nawet. Przejechałem pługiem. Wczoraj po odcinku ze żniw, ile graliśmy? 2 godziny, ja? Nawet trochę więcej niż 2 godziny. Nie patrzyłem, ile miałem sesji, ale 2 godziny na pewno było. 120 minut na pewno miałem. A, i pomalowałem sobie podwórko, w sensie kostką ułożyłem. Nie wiem, czy idziemy. Dobra, jadę badać to pole nowe. Dobra. 60. No a jak? Przecież to jest szatan. No. Najlepszy sprzęt. 60 pasuje do tej maszynki. To jest mocniejsza niż ten Optum 300. Niż to jest. A kiedy jakiś na wyciągnik? Myślę, że za niedługo będzie na wyciągnik. Ale to jeszcze czasu. Dobra, zrobimy taki myk. Tutaj kierowniczka trzeba dać. I zrobimy taki myk. Na chwilę. No mówiłem, dwie próbki i będzie zrobione pole. Widzę w końcu tą 18. Kurde. Kosku.
Ale małe te pole, Stasie. No, małe, małe, ale... Co można zrobić? Kupić 29, 28, 27 i to połączyć wszystko. Taki będzie... Tak miał być później, ale jeszcze czas. No niestety 18 nie da się z niczym połączyć. Niestety nie. To teoretycznie dałoby się tą górę tutaj wyciąć, ale... Dałoby się zrobić, ale po co? Jak będzie jakieś pojedyncze pole małe, to też będzie dobrze. Zawsze na te ziemniaczki tam będzie mogło być. Wysłałem to? Niby wysłałem. Ile próbek? Trzy. Dlaczego to jest koszt paliwa? Jak koszt paliwa? No, mi pisze koszt paliwa. Nie. Mi normalnie pisało koszt ten próbki gleby zbadane. Minus 150 zł. Euro. No, mi właśnie koszt paliwa i minus 150 euro. Można i tak, no. No i dobra. Trzeba do Ursusika iść. Autoloader? Nie. To są belki. Large square belts, dobra. Jedziemy. A tutaj już prosto jest, dobra, elegancko. Taktyczny laczek. O, tu belka leży, także kostka. Od razu ją wezmę. I oczywiście co? Standardowo. Ten klawisz już kurde 15 razy dziennie wyskakuje. Co ci wyskakuje? No klawisz. A ty grasz na klawiat laptopa, czy na no. Taki normalny? Ja gram normalnie. Na normalny, bo ja bym nie mógł grać na laptopa. Ale pół roku wytrzymała. No pół roku. Mój klawisz od laptopa też taki nerwowo mi ciągle wyskakiwał. Nawet dwa klawisze. A teraz od niedawna zobaczyłem i mi shift w ogóle nie działa. Mi shift działa. Ozdro. Mówię, że mało kostek, a jest nawet dużo. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale jeszcze trochę zostało do transportowania, więc będzie ich więcej. No tu jeden przesad jeszcze został. Jeden pasek taki został niespracowany. Skoda. No. Już mam 9 kostek na sobie. Już elegancko ten tego. No, a w kolejnym odcinku będziemy walczyć z siewami już. No, chyba już się. No, także Optum będzie miał co robić znowu. Byczek. Nowy siewnik dostanie, to będzie szedł. To cię mówi z uprawą ciemny, nie? No. O, tam widzę moją przyjaciółkę, która leży na dole. Tam za słupem masz jeszcze jeden przejazd. No, widzę. Dobra, dzięki. Ale przyjacieli leży na tym polu, to dobrze, bo przynajmniej kasę za mi robić. Leży tutaj ten taki przejazd, nie? Koło słupa. Bo to belka leży. Nie. Jo! Gdzie? No, już wypada. Ledwo. No, jeszcze trochę. Możesz się zgarnąć, bo możesz na mnie podjechać. Nawet nie będą tutaj chyba wyjdą. Nie, dwie nie. No i elegancko. Ładnie pozbieramy. No, mogę być trochę. Elegancko. No, pole już fajnie się tutaj zrobiło, jak te pola wszystkie są połączone. No.
Duże takie. No. No a ktoś na początku mówił, jak wszedł na sejwa, że małe pole to jest. Chcesz poprasować? Dobrze. O, tak szybko kliknąłem, że aż dwa razy. Zostało ciągle. Ja nie mam czas i puszczasz, ty. Co ty, odsiężnikiem chcesz robić? Dobrze, on się sam opuścił. Sam. To się samo tak. Samo nic się nie robi. Gdzieś teraz. Jak? Samoczynnie czas leci. Dobra, mogę na piątkę w sumie puścić. Ten jak tu sra. Dobra, już. One są szybkie. Mówisz? Jak tam biega w koło. Można i tak biegać na. Ja on. Tu są jakieś belki, czy to nie ma nic? Nie ma. Kurde, to się porobił. Dobrze. Ale ty pracuj, ty pracuj. Ty nie pracowałeś jeszcze raz, mówisz. Tak, nie pracowałem. Spracowałem jedno pole. Numer. Ten, to drugie tutaj jest spracowane przynajmniej. Dobrze. Coś tam wypluwa się z tyłu, kosteczka jakaś. A to zanim ona wyjdzie, to jeszcze, jeszcze. O, to tutaj ładny taki zawiasek trzeba spracować. Kto to tak kosił? No ja właśnie nie wiem, to chyba ty tak kosisz, nie? A ty żeś tu kosił. Po pijaku. Dobrze, jestem. No ten dół to wiem, że ja kosiłem, bo... Dobrze. No, tak. Ale ty jesteś zdrajcą, ty masz czapkę John Deere, a jesteś w kejsie, ty. A, no bo wisz. A właśnie, a może jakiegoś John Deere'a się kupić? Może tego, co gadaliśmy? Właśnie, on tu miał być, nie? Nie, on miał być na Felsbrunie chyba. Tu? No, tu. Albo tego MF-a, co wtedy mogliśmy też. No można jedno i drugie kupić. Tylko, że on tu jest. Nie, to nie jestem. Niestety. Nie masz go dodane, więc trzeba by niego dodać. No nie mam, bo zapomniałem. Może i nawet by dzisiaj się kupiło. Może. I by się na samym odcinku przekonali, co to jest. Co? Ty nie starczy kasy. Zapomnij pan. Kasiory zbraknie na takie nabytki. No, bo pierwszy asiennik kupisz, tak? Dziś. Kurde, ten, czekaj, siedmiki. 225 tysięcy kosztuje. O kurde, on jest aż taki drogi? No. Naprawdę? Tak, ale robotę będzie robił. Ale chłopie, on ma 20 tysięcy ten. No, kosz.
pierdolę, trzeba to zbyt ble. No właśnie o to chodziło, żeby on miał duży kosz. Żeby zasypać go i jeździć, jeździć. Ale taki jakiś fajny kolor trzeba wybrać. Nie, ja myślałem nad case'owskim kolorkiem. Case. Ten nad case'owskim, a ja nad John Deere'owskim. Bo też fajnie wygląda. Ten Amazony, jak to Amazony jest taki fajny wtedy. Tylko co Amazony to jest zielone. No, ale jak będziemy mieli na przykład John Deere'a, jakiegoś większego, to można dokupić, zrobić taki. Albo ósemkę myślałem. Siódemkę albo ósemkę myślałem. Ty jesteś w ósemce normalnie zakochany. Dlaczego? Bo ty miałeś pod opisem zawsze najlepszy ciągnik John Deere 8R. No ósemka to jest kozak. No. Tylko... Ale siódemka też jest fajna. Ta ósemka jest strasznie taka wyjechana do przodu i ma różniki. Mnie się właśnie podoba, że ona jest taka długa. Bo siódemka jest za krótka. Siódemka jest za krótka. No to nieźle. No to nieźle, te fiflaki już poprasowałem, co zrobię. O, tam kostki leżą dwie. To co, kupować? Czy nie? Co nie, no to się naci kupi. Kolejny. Biały kolor, ja tam wszystko wyglądam. Nie, ja nie pokazuję tego siewnika, chociaż kto ogląda serię Osinę, to powinien wiedzieć, jakie siewnik chodzi. Ja widziałam. Ty, ale też ładny jest szary. Fajnie wygląda. Też. Walniemy różowy i ciul. I będzie dobrze. Bo, no dobra. Różowy kupuję, nie? Nie. Ale to jest kolor. Ej, wszystkie kolory są tutaj fajne. Oprócz różowego, białego, no. Wszystko nie pasuje do tego, ale najbardziej ten przeszady teraz podoba. No zobaczymy. Po odcinku pomyślimy. O, i możemy od razu drugi nagrać, nie, ze siewów już. Można, ja mam czas. No, ja też mam czas do 16. No, to zdążymy na luzie, bo jest jeszcze 14 miło. 25 minut, do 14. Jo, no mamy 22 minuty, no to sprostujemy to pole i chyba będziemy kończyć, co? A resztę poza odcinkiem walniemy. Ty może byśmy tak... Ale ciągnika nie ma, to nie. Co? Ciągnika nie ma, nie? Do czego? Do szóstką byś pociągnął, Ursusem. 140 ona wymaga. 160, a... Prasa 140 wymaga. To Ursusem byś to nawet pociągnął. No, ci powiem... Średnio bym powiedział. No pod górkę może by trochę zwalniał, ale by szedł. Albo byśmy... Wiesz co możemy zrobić? Na tej 18 możemy zasiać, nie wiem, na przykład... Jak to uprawa się nazywa? Tam na samym końcu, na... Przed, no... końcu, o. Co, trójcyle po co? Aboruje. Tam za... Tu, no, to nazwa dziwna. I do tego się... Dobrać do krągu. Nie, no to ja tam wolę ziemniaki dla świn zasadzić. No bo te ziemniaki się czeka. No bo się ziemniaki powoli kończą. Powoli, jak tam jest hałda... No właśnie, już nie ma jej. Już połowa znikła jej. A sprawdzę sobie. Ja dorzuciłem do świni, tam połowa znikła. Tylko, że jak będzie czas przewijany, to ta hałda cała zniknie. Praktycznie. Tylko... Gdzie ta hałda... O, ona tu jest. Ona w garażu jest. Mało tutaj zostało. Wczoraj, jak ja tu byłem, przecież to jeszcze ona była taka duża. No, a teraz już połowa znikła. To nie, źle. Dobra, możesz się w Ursusa i zbierać te kostki. Jak ci się nudzi. Dobra. Ale co? No i elegancko. No, kolonie trzeba
skończyć jak najszybciej, nie? Żeby można nowe serie zaczynać. Ciekawe na jakiej mapie. A to zobaczysz. A się dźwięki przecież, bo wszystko nas tak bardzo chwilić. No, słychać. Głośno, to nie ryczy. No i elegancko. Też się powoli szykuje, żeby zakończyć osinę? Ale to powoli. Już osinę zakończyć, jak ona ledwo tutaj, co jakieś ciągniki są. Już się skończyć, szybko. O, szybko, 2 lata temu ją zacząłem. Ale czekaj, teraz osinę, tak? Chcesz kończyć? No. A, osinę, chyba też. Ja kolonię usłyszałem, dobra, zobaczmy się. Kolonię też można. Ja tam za słupem była jedna. Chciałem wziąć twoją... kostkę. Coś się nie udało. No, coś trochę ci nie wyszło. Słup, oddaj kostkę. O, będzie z tą przyczepą, ty. To jest szatan. Czekaj, spróbuję podjechać i powinienem dojść. Jo, 2 nawet weźmiesz. Tylko za daleko jedziesz. Tylko coś się nie bierze właśnie. Jak nie? O, dobra, wzięło się. Dobra, mam pustą prasę, to... elegancko. 26 minut? A to jeszcze z 5 minut zrobimy. No i widzisz, 26 minut, takie duże pole walnięte. Gaszę, Ursusa, nie chcę stoi. No, a dzisiaj zbytnie roboty nie masz, ale... bywa i tak. Ale w kolejnym odcinku, jak będziemy siać, to będziesz miał robotę. No. Ty, ale... a my tak, byśmy mogli wypożyczyć 2 silniki, nie? A po co 2? Ciągników nie ma. A po co 2? Żeby szybciej robotę trzeba. Przecież mamy własny silnik 4-metrowy. To jest jeszcze 4-metrowy silnik? No. Ja tu długo nie gram. Do Ursusa będzie idealnie. I pole numer 55 można siać. Gdzie on stoi? Z przodu, na wjeździe. Na wjeździe, ja. Tutaj jakieś leśnicze. A ten... to nawet o, żeby ta 60 by do dźwigu. Pierun by się... bez kultra by poszła, ale z kultra nie wiem. Raczej pewnie nie, bo znając życie, to by ją podniosło. Tył by, jakby koła by w tym zamieniło. Bo za mocno by opuściła. Tak by działa w kulturze. Dobrze. Ciekawe, jak to tak to zawraca, Ludziko. To zawracał, ja nic nie wiem. No elegancko, tu na 2 kombajny od 22 kosiliśmy, pamiętam. No na realia tej mapy to jest duże pole. W sumie można by jeszcze tą drogę capnąć i te drzewka powycinać leciutko. I to wtedy by było jeszcze większe, ale po co? Aby możliwość przejęcie zmienić, żeby te pola, te na przykład po prawej stronie, wziąć, czy nie? Jakie pola? Żeby tam można wjechać na te pola. Znaczy to nie, to nie są takie pola, tylko... takie oto. Czy... no one poza mapą są. Ciekawe, co by się dało zmienić. Ty, dobra. Ja chyba z jakiś kontakt zrobię, chociaż. No tu jest. Opiskiwasz. No już wziąłem sobie kontrakcik. Tu jest za 7 koła. Zbiorblot. Ziemniaki. Nie, nie chcę się bawić do dziennika. Nie, no, ale jest jakiś oprysk albo na us. Nie, nie
potrzebuję na razie. Wolę sobie posiedzieć i patrzeć. Patrz, jaka uparta, z tyłu nie chce wyleść. O! Ale fikołka rypła. Salto w tył. Ale fikołka ładnego rypła, ci powiem. To wcale... Wcale poza odcinkiem dużo nie będzie do prasowania. Nawet i byś może się w tym odcinku. No ale by się trochę zeszło. No to ta strona jak już będzie sprasowana, to już pójdzie. No są ładne, długie przejazdy. To się da. No, myślę, że 10 minut poza odcinkiem jak posiedzimy i będzie to robione. Tak coś przeczuwam. Ale prosiaki ty. No to nawet łeb przez ten. Zło jest. Ona zrobiła łeb chłopek. O, to cwaniara. Dobra, i elegancko. O, tu są takie przejazdy, że ten, że ja tu 5 przejazdów robię, zanim jedna kostka wyleci. A, i na polu numer 13 soja rośnie, nie wiem, czy widziałeś. Na jakim polu? Na 18 soja rośnie. Widziałem. Także zbierzemy to przy okazji, będzie do świn i jeszcze ziemniaki się tam zasadzi. Przejść. No wiem, że nie jest rośnięta, ale rośnie. Małe pole jest, wiem. Małe, nie małe, a zobaczysz, że ziemniaków z tego da. Ziemniaków zawsze będzie sobie. To jest... Ziemniaka to jest taka uprawa, co tylko jest ogrom. Dostaniesz wiadro i będziesz zbierał. Dostanę wiadro i będę zbierał. No się śmiejesz, my tak zbieraliśmy. Na odcinku. Numer 10. Tak. Szoki nie dowiesz na ten. Na 19 były ziemniaki tutaj. I zbieraliśmy to wiaderkiem. Ale ja szybki jest na tej dwory. Ja szybko pływam. Co jest? Szybko pływam, dobrze, rozumiem. Ten jak wyskoczył tam przez ten płot. Jak skacze. Dobra, zaraz będziemy kończyć, dojedziemy do końca i będziemy chyba powoli kończyć, bo mam 33 minutę. Już? No, raz, dwa, co? Albo skończę to, ten kawałek, bo... No to ile zostało? 4 przejazdy, no to... No, dobre, 4 minuty, 3. Prasowanie szybko idzie to. Ale powiem ci, że nawet fajnie się rozwijamy. Ile mamy? 27 odcinek to jest, jo? A my ile mamy już pól? Myślę, no pól może aż tak nie, ale... Czy pól nie, tylko że patrz jakie one są po prostu duże. Dwa no. Pola. Nie, trzy duże pola. Trzy duże. A teraz trzeba pole numer 70 kupić. 70? No, bo tam też soja rośnie. 70, dobra, widzę. No i można to też połączyć. No i dołączyć trzeba do 69. Wtedy to wiesz, jakie to będzie duże? No i elegancko. Ty, albo... I zaorać jeszcze tą drogę tutaj, pomiędzy 70 a 71.
No można, ale to pod koniec serii chyba będziemy łączyć tą drogę. Dobra, a tu co tu w ogóle jest? Tu nic nie ma, to jest skarpa. Czy da się usunąć tą skarpę w ogóle? Da się, ale po co? Fajnie wygląda to osoby. A takie pole jest ciekawe, jak jest jakieś drzewko na środku, trzeba ominąć. Nie jest tak nudno jak na Osini, mieliśmy takie wielkie połacie. O, najgorsze było tamto, nie? Patrz, jestem bogiem, widzisz? Stoję na wodzie. Oj! Stało to bez, jak ona... Widziałeś, jakie piruety robiła? 102 metry, ty. Ale piruety robiła. Bo ja właśnie widziałem to, jak stąd wychodziłem tym. I tylko... Ale piruety zrobiła. Beletnica, normalnie. Jo. Belko... Kostnica bardziej. Beletnica, ty. Kostnica, nie no. Dobra, ja lecę z Susem. Dobrze. No tu jeszcze jest do sprasowania, nie? Jo. Ostatni kawałek. Pola. Trzy kostki dały z tego, cztery nawet. Cztery kostki na tym polu leżą. Gdyby to były normalne, no się trochę by tu, trochę jakby to było. No. A te kostki będziemy na razie składować. Jeszcze tylko cztery belki. Albo czekaj. No tak. Trzy belki teraz i pełna przyczepa. No i dobra, ja się tu postawił u sąsiada kostki i będę stać. Jak będzie jakaś lepsza cena, to się sprzeda. No tu jest, więc dwie belki i jest. No to ja w prasie mam dwie to. Dobra, my kończymy i dalej walczymy z tą słomą, a w kolejnym odcinku, który będzie nagrywany za jakieś 15 minut, widzimy się za chwilę. Ja raz przydam.